When the world is out of faith, and you can find no answer, there is one man who can answer, and it's a man who's called Batman. Witam serdecznie Was wszystkich. Zaczynamy nową serię Hashtag Batman i będziemy rozmawiali sobie na temat różnych ważnych rzeczy. Zaczynamy od modlitwy. Trudna rzecz, bo wiele osób się modli, ale nie wszyscy otrzymują to, o co się modlą. Więc pytamy, no co się dzieje? Wkładam wysiłek, a tutaj nic z tego. Więc jak się modlić, aby modlić się skutecznie, aby otrzymywać, aby ta modlitwa była takim spełnieniem nas samych. No, co robimy? I teraz może na początek cytat z Pisma Świętego, list Świętego Jakuba, i tam padają takie słowa, że modlicie się, ale nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Dobrze, łatwo jest krytykować, komentować, ale powiedzcie, co zrobić, aby ta modlitwa była lepsza. No i myślimy, co tutaj robić? Dłużej się modlić? Intensywniej, nie wiem, jakieś może specjalne gesty, może na kolana i wokół kościoła się trzeba przejść, albo nie wiem, otoczyć się różańcami i problem z głowy? No nie, oczywiście, że nie. Żeby dobrze się modlić, trzeba wiedzieć, jak się modlić, czyli jakie słowa dobierać oraz jak ma wyglądać moje serce podczas modlitwy. I teraz propozycja, wydaje mi się, trafiająca w sedno sprawy, bo podyktował ją sam Pan Jezus. Jest taki moment, jeden fragment z Ewangelii, kiedy przychodzą uczniowie do Jezusa i mówią: uczniowie Jana wiedzą, jak się modlić, bo On ich nauczył, a my nie wiemy. Naucz nas, pokaż, jak mamy składać ręce do modlitwy, jakie słowa wypowiadać. I wtedy Jezus jaką modlitwę zacytował? Oczywiście Ojcze Nasz, stąd nazywamy ją modlitwą pańską. I tutaj przygotowałem karteczki, żeby te fragmenty modlitwy pokazać, że ona jest przykładem, nie tylko, że byśmy się tylko Ojcze Nasz modlili, ale pewnej mentalności modlitwy, pewnego sposobu, o co tak naprawdę w niej chodzi. I zobaczcie, na starcie mówimy Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Czyli pierwszym, najważniejszym zadaniem modlitwy jest dobre zrozumienie, do kogo ja się modlę. No i powiedz, jak myślisz o Bogu, to kto ci się stawia przed oczami? Jakiś dziadek z długą brodą? Jakiś, nie wiem, trzyma berło? Jakoś się denerwuje? Kto to jest? Gołąbek? No właśnie, Bóg jako Ojciec. Przede wszystkim, aby nasza modlitwa była dobra, musimy zrozumieć, że składamy ją względem Ojca, czy kogoś bardzo bliskiego, kto jest w stanie się dla nas poświęcić. I kolejna rzecz, któryś jest w niebie, czyli wiemy, że ten Bóg ma konkretne miejsce swojego przebywania, że On nie jest jakimś takim Bogiem po prostu, tylko Bogiem sprecyzowanym, który nie, że jest u góry, w sensie, że patrzymy w chmury, tylko jest Bogiem, który panuje nad wiecznością, który jest w rzeczywistości duchowej. Czyli to trochę jest jak z pisaniem listu. Żeby on dotarł, nie wystarczy napisać list, wsadzić go do białej koperty i pójść na pocztę, nakleić znaczek, tylko piszemy adresata, dokąd on ma dojść. I tak samo tutaj, Ojcze Nasz, czyli wiemy, do kogo się modlimy. Kolejne, święć się imię Twoje, czyli drugi ważny aspekt modlitwy, że chcemy, aby dobrze mówiono o Panu Bogu. Zobaczcie, przeważnie kiedy myślimy o modlitwie, to od razu budzą się nam jakieś intencje, a to za chorą babcię, a to o to, żeby poszła mi jakaś, nie wiem, kartkówka, jak jesteśmy uczniem, kolokwium, jak studentem, aby różne rzeczy się poukładały. A tutaj okazuje się, że po tym, jak już wiemy, do kogo się modlimy, mamy dobrze się o nim wypowiadać. Czyli sensem modlitwy jest wychwalanie Pana Boga. Kolejne, przyjdź Królestwo Twoje. Jeśli wiemy, że Bóg jest kimś dobrym, kimś z nami związanym i jeszcze dodatkowo myślimy o Nim dobrze, to chcemy, aby już nastąpiło Jego Królestwo. Czyli myślimy o przyszłości. I nawet myślimy o czasie teraźniejszym, bo zgadzamy się, żeby On miał panowanie nad całym światem. Zobaczcie, modlitwa to jest wychowywanie nas do bliskości z Panem Bogiem. To nie jest tylko wymienianie intencji, tylko całe myślenie, które za tym idzie. Potem, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli zgadzamy się, żeby wola Pana Boga
nie tylko dotyczyła rzeczy wiecznych, bo często mówimy, mój kontakt z Bogiem to będzie po tym, jak już będę miał pogrzeb, nie będzie mnie na tym świecie i dlatego wtedy zamawiamy za zmarłych mszę, bo oni już są u Boga, a teraz to nie. A tutaj jest mowa o czymś zupełnie innym. Wierzymy w opatrzność Bożą, że Bóg jest na tutaj i na teraz i że ma być panowanie Jego i w niebie, i na ziemi. I ma być pełniona Jego wola. I zobaczcie, i dopiero kiedy prawidłowo rozumiemy Pana Boga, sens w ogóle Jego istnienia, to możemy przejść do próśb. One są dopiero w drugiej kolejności. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Czyli prosimy o to, co jest dla nas powszednie, co jest podstawowe i prosimy na każdy dzień. Dlaczego? Z prostego powodu, gdybyśmy otrzymali na całe życie, to byśmy się usamodzielnili i byśmy go nie potrzebowali. Czyli te innymi słowy, Panie Boże, ja chcę, abyś sprawił, że ja będę taki mocny i silny, że potem ja sam sobie poradzę. A ty, no to już możesz sobie gdzieś pójść, kiedyś jak będę miał problem, to wtedy ciebie poproszę. A nie, chodzi o systematyczną relację. Modlitwa nas uczy tego, że my jesteśmy niewystarczalni, że potrzebujemy relacji z Wszechmogącym, że to On jest w centrum naszego życia. I otrzymujemy na dany dzień, a nie na całość, podkreślam. I odpuść nam nasze winy. Prosimy o to, aby odpowiedział na nasze słabości. Czyli po pierwsze, najpierw musimy się do nich przyznać, wiedzieć, że nie jesteśmy idealni, że nie radzimy sobie ze wszystkim od tak, za pstryknięciem palca, tylko chcemy go wprowadzać do naszego życia. Czyli znowuż, pogłębienie tej relacji. Mam słabość, a Ty na tę słabość jesteś w stanie odpowiedzieć, bo Ty jesteś tutaj Wszechmogący, to Ty jesteś tutaj Bogiem. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Trudny fragment modlitwy, bo jest mowa o pewnej relacji dóbr. Najpierw ja muszę dać coś od siebie w postaci takiej, że przebaczę innym, że będę starał się popatrzeć na nich jako na braci, na siostry, na tych, którzy są ze mną złączeni nawet poprzez samego Pana Boga. Że chociaż mnie skrzywdzili, to jestem w stanie ze względu na Boga im przebaczyć i wtedy również sam przebaczenie dostaję. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Słowa, które teraz w niektórych językach są zmieniane, nie po to, aby komplikować, jak to niektórzy wymyślają, że papież Franciszek chce, nie wiem, zreformować Kościół. Nie o to chodzi. Chodzi o lepsze zrozumienie przez nas tych słów. Bo my, kiedy czytamy nie wódź nas na pokuszenie, to jakbyśmy rozumieli, że Pan Bóg chce dla nas źle. Nie. Innymi słowy, tutaj w tej modlitwie chodzi o to, abyśmy nie otrzymywali od Pana Boga takich sytuacji, które okażą się dla nas zbyt wielkie i zbyt trudne. Aby On tak nas prowadził w naszym życiu, abyśmy szli prostą drogą do świętości. Abyśmy nie otrzymywali, jak to często mówimy, krzyża, który jest zbyt dla nas ciężki. I o to chodzi. Zobaczcie, taka ma być modlitwa. Ona ma wprowadzać systematycznie Boga do naszego życia, a nie tylko być realizowaniem naszych próśb. Czyli jest ona wychowawcza. I takiej modlitwy właśnie Wam życzę, bo kiedy ona tak będzie wyglądała, to będzie skuteczna. Co daj Boże. Amen. Szczęść Boże do kolejnego odcinka i zapraszam Was do subskrypcji oraz do przyciśnięcia dzwoneczka. Szczęść Boże.